Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Co do dywersyfikacji gazu, tu już było wiele powiedziane, że jest bardzo ważna. Ja mam pytanie do Pana Ministra i do również posłów, którzy przyczynili się do tego, że w 2006 roku powstały plany w ogóle budowy tego terminala. Mam pytanie, czy Państwo nie podjęli tej decyzji zbyt pochopnie ze względu na fobię w stosunku do Rosjan? To jest pierwsza rzecz. Ja rozumiem, że pewne decyzje zostały wtedy podjęte i następny rząd, czyli rząd pana premiera Donalda Tuska, musi je realizować. Co do terminu, pan minister powiedział, że 30 czerwca 2014 roku cała inwestycja będzie zakończona. Jest na razie 23% tej inwestycji. Będą jeszcze dwie zimy. Może nie będziecie mieli już takiego szczęścia jak w ostatnim czasie, że zimy były łagodne i udało się tę autostradę A2 na euro doprowadzić do przejezdności. Tu już mój przedmówca o tym powiedział, że się ograniczyło 70 km na godzinę i autostrada jest przejezdna. Ja chciałbym, żeby ta inwestycja była zakończona tego 30 czerwca 2014 roku i żeby nasi obywatele, mieszkańcy naszego kraju mieli tańszy gaz i żeby był pod dostatkiem, bo też są obawy, czy ten gaz rzeczywiście będzie mógł po 30 czerwca 2014 roku płynąć do polskich domów i do przedsiębiorstw, które skorzystają z tego. Panie ministrze, czy ma pan pewność, że po 30 czerwca 2014 roku cała inwestycja będzie zakończona? Dziękuję.